cześć, witam Was w swoim kolejnym filmiku kulinarnym. Tym razem to będzie bardzo szybka, bardzo zdrowa i bardzo smaczna potrawa, jeśli chodzi o lunch w pracy albo obiad w pracy. Właśnie szykuję go dla siebie na jutro. I co to będzie? Będzie to taka kasza, sałatka w sumie z kaszą i ciecierzycą i kiełkami. I czego potrzebuję, żeby ją zrobić, to no przede wszystkim kasza jęczmienna. Ja zazwyczaj używam takiej, jak to się mówi, pełnoziarnistej, zwykłej kaszy, ale nie mogłam znaleźć w sklepie, była tylko taka, więc jeszcze nigdy jej nie używam, ale w tej chwili mam taką woreczkę i spróbuję jej. I jak na dwie osoby, to będę potrzebować dwa woreczki. Do tego, słuchajcie, coś, co wydaje mi się jest bardzo zaniedbywane w polskiej kuchni i jest to ciecierzyca. Powiem wam, że ciecierzyca jest bardzo zdrowa, bardzo smaczna, tylko trzeba umieć ją przygotować. Z ciecierzycy właśnie robi się hummus. I jeśli jesteście osobami, które chodzą na siłownię i właśnie szukają pomysłów na to, jak spożywać sporą ilość protein, szczególnie jeśli nie jecie mięsa, to właśnie polecam wam dodawanie do waszych potraw ciecierzycy, bo jest naprawdę bardzo przydatna, jeśli chodzi o tą kwestię. Do tego dwie marchewy, które będę tarła na tarce. Pieprz oraz sól morska. Do tego ocet balsamiczny. Oliwka z oliwek extra virgin. Orzeszki pini. Ziarenka słoneczniku. I tutaj na talerzyku mam połówkę cytryny, z której będę robić dressing. Malutką cebulkę. Ja mam dwa małe ząbki czosnku, jeśli macie duże, to możecie użyć jednego dużego, tak naprawdę to nie ma znaczenia. I tutaj mam, słuchajcie, mieszankę, bo właśnie umyłam garstkę bazylii i garstkę natki pietruszki. I tak naprawdę to jest wszystko, także zaczynamy. Właśnie zagotowałam w garnku trochę wody, więc wrzucę dwa woreczki kaszy. Ciekawe jestem, słuchajcie, czy będzie taka smaczna jak zwykła, jakoś jestem sceptycznie nastawiona, ale zobaczymy. Ponieważ ja będę robić sałatkę z dość dużą ilością różnych przypraw i innych składników, więc kaszę gotuję solo. Natomiast jeśli nie lubicie kaszy, a ja wam naprawdę bardzo polecam je wypróbować, bo jest bardzo zdrowa, to taki patent mogę wam sprzedać, żeby do wody do kaszy wrzucić dwa ząbki czosnku takie przekrojone na pół i potem ta kasza taki fajny aromat zyskuje, jak już się ugotuje. Kolejnym krokiem będzie prażenie pestek słonecznika. Ja tak daję na oko, powiedzmy, tyle powinno wystarczyć. To jest tak na dwie osoby. Także tak, nie wiem, ile tutaj będzie, gdzieś z 10 gram, może 20. Także bez żadnego oleju, bez niczego, na garnku z dosyć, ja to robię akurat z dosyć cienkim dnem. Powolutku po prostu będę je tutaj podpiekać. Teraz dwie marchewki zetrę na takiej grubej, na grubych oczkach na tarce. Po starciu marchewki wyszło mi tutaj tak około, tak na samym dnie miski. Wydaje mi się, że dosyć sporo, ale ja lubię marchewkę, szczególnie tartą, więc nigdy sobie jej nie żałuję. Teraz opłukałam, właśnie umyłam tą ciecierzycę z puszki i ona już jest ugotowana. Generalnie może też kupować ją taką surową, suszoną, wtedy wystarczy ją zalać wodą na noc. Rano chwilę mamy to gotować i jest gotowa, ale też tak jak z kaszą nie mogłam znaleźć w sklepie takiej surowej, bo nie byłam w dużym supermarkecie, tylko w takim mniejszym sklepie. I teraz, słuchajcie, klucz programu to, tutaj wcześniej kryłam cebulę, więc można wiedzieć, że jest cebula. Teraz w tym tutaj rozdrabniaczu warzyw przygotuję taki, powiedzmy, dressing a la pesto, bo to nie jest dokładnie tak jak pesto, ale bardzo podobne. I tutaj wrzucę cebulę, wrzucę czosnek. Ja lubię jeszcze tak troszeczkę jakby rozdrobnić, bo nie będę tutaj miała tego aż na tyle, żeby to wszystko ładnie mi pocięło. Wrzucam właśnie natkę pietruszki i bazylię. Teraz dodam soku z cytryny. Sok cytryny naprawdę dodaje super smaku wszystkim sałatkom albo właśnie takim potrawom na szybko, gdzie nie ma dużo gotowania. Ok, zobaczymy. Wydaje mi się, że jest ok, a w razie czego zawsze mogę docisnąć potem jeszcze drugą połówkę. To
teraz to tam dwie łyżeczki do herbaty orzeszków pini. Wiecie co? Na trzy. I dodam na razie tak też z dwie łyżeczki octu winnego, balsamicznego, przepraszam. I teraz łyżkę, nie łyżeczkę, tylko taką łyżkę stołową oliwki z oliwek extra virgin. Ok. I to wszystko teraz szybciutko miksuję. Przemieszam, bo wszystko mi uciekło po ściankach, a ja właśnie chcę, żeby to się wszystko ładnie zmieszało. Jeśli robicie tego dla większej ilości osób, to wtedy jest łatwiej. A jak macie tego troszeczkę mniej, no to wiadomo, że troszkę ciężej będzie to temu mikserowi zmiksować. Okej. Tak to wszystko wygląda po rozdrobnieniu, po wymieszaniu. I teraz czekam, aż zrobi się kasza. I do Was zaraz wrócę. Wyjęłam właśnie kaszę i powiem Wam, że wyszło jej dużo więcej niż się spodziewałam, dlatego właśnie nie lubię żadnych takich rzeczy w woreczkach, więc użyję tylko jednego. Wrzuciłam go już tutaj do miski i teraz całość wygląda w ten sposób. Teraz dodam do tego właśnie tego takiego sosiku dressingu i wszystko ładnie wymieszam. Uwielbiam, kiedyś w ogóle nie mogłam mieć cebuli na ser, bo bardzo mi smakowała, od jakiegoś czasu tak uwielbiam, bo ona ma taki odświeżający aromat, szczególnie właśnie na tym uwielbiam surową cebulę, ale musi być bardzo drobnie pokrojona, bo inaczej nie zje. Ok, wszystko ładnie wymieszam. Teraz jeszcze dodam uprażony słonecznik. Znowu wymieszam. I teraz wygląda tak. I teraz jeszcze umyję trochę kiełków i wrzucę parę kiełków, także chwilę do Was wracam. Tutaj mam właśnie trzy garstki kiełków, które przed chwilą myłam. I tak troszeczkę je skroję, tak nie za drobno, tylko troszeczkę drobniej niż tak teraz są, bo one są dosyć spore w wymiarach i to potem się nie będzie tego wygodnie jadło. Także kiełki lądują jako ostatnie. Wymieszam i zobaczę, jak to będzie smakowało, bo na koniec trzeba jeszcze dodać trochę przypraw i czasami można dodać jeszcze oliwki, jeśli całość wydaje się nieco sucha. Teraz trochę spróbuję. To jest znacznie to świetny pomysł. Ok, to teraz na przypraw soli, pieprzu. Powiem, że ja pieprzu nigdy nie żałuję, a potem po prostu płonę, gdy nie mam swoje obiady. Ale nie potrafię nad sobą zapanować. No dam jeszcze troszkę oliwki, bo jednak troszeczkę wydaje mi się, że do jutra może być przysuche. Ale to jest naprawdę tak ociupinkę. O. Teraz wszystko wymieszam jeszcze raz i zaraz sprawdzę, czy jeszcze dodać przypraw, czy nie. Całość wygląda tak, drugi smakosz stwierdził, że już nie trzeba niczego dodawać. Także jak widzicie, jest to naprawdę bardzo prosty przepis. Sałatka wychodzi bardzo smaczna, jest ona bardzo pożywna, nie taka sałatka, w której macie same liście sałaty i w ogóle was ona nie wypełnia. Także
Ja zapakuję to sobie właśnie w mój pojemnik lunchowy, żeby jutro sobie ją zjeść. Mam nadzieję, że wypróbujecie tego przepisu, gdyż ciecierzyca i kasza to są naprawdę takie, słuchajcie, zdrowe pokarmy, o których warto pamiętać, warto je po prostu próbować. Także jeśli spróbujecie tej sałatki, to dajcie mi proszę znać, co o niej myślicie. Ja życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!